trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Miało być nagranie w plenerze. Niestety, jak widzicie, pogoda się skiepściła. Zaczęło padać, a znalazłem piękne miejsce na nagranie testu głośnika akumulatorowego Electro Voice Everse 8. Co ten głośnik potrafi? Najpierw trochę danych technicznych. Lekki, 7,5 kg, 8-calowy woofer, 1-calowy driver, driver z propagacją 100 na 100, 100 stopni na 100 stopni. Pasmo przenoszenia od realnie 60 Hz z delikatnym podbiciem, co prawda oczywiście za pomocą bakrefleksu, ale jednak daje radę. Ciśnienie akustyczne maksymalne producent podaje 121 dB. Teraz co mamy z tyłu? Klapka, która sprawia, że ten głośnik jest, spełnia normę IP43. Można go używać na dworze. Grill ma siateczkę, która blokuje bezpośredni dostęp wody do głośników. Tutaj blokuje nam dostęp do wejść, żeby nie zamoczyć i zasilania. Teraz z ciekawostek. Tutaj jest akumulator. Akumulator, który pozwala na 12 godzin pracy przy ciśnieniu akustycznym rzędu 95-96 dB. Przy maksymalnej mocy czas pracy skraca się do około 6 godzin. Nie siedziałem, nie sprawdzałem dokładnie z zegarkiem w ręku, ale kilkukrotnie używaliśmy dzień po dniu bez ładowania i rzeczywiście nie graliśmy też na maksa i bez problemu te 12, nawet troszkę więcej godzin, bo to nie była praca ciągła, można przepracować na jednym naładowaniu akumulatorów. Akumulatory są dedykowane. Można oczywiście zamówić dodatkowy. Wymiana polega na odkręceniu dwóch motylkowych gniazd. Wygodny, mały, lekki, poręczny. W programach presetów są zapisane ustawienia korekcji dla takiej pozycji, to jest kąt 30 stopni, dla monitora to jest kąt 55 stopni. Jest możliwość montażu na statywie i korekcja jest też dla standardowej pozycji tego typu. Co jest fajne? Od razu wam powiem ciekawostkę. Może podejdziemy trochę bliżej. Zdejmiemy. Tutaj widać troszeczkę gratów. To jest nadajnik bezprzewodowy, bluetoothowy marki Sennheiser, model 100, nie pamiętam dokładnie symbolu, ja to kupiłem dosyć dawno i teraz to jest syntezator, a to jest głośnik i teraz ten syntezator, to są w ogóle technologicznie super sytuacje, bo wszystko jest zasilane z hubów. To ma akumulatorki, tu ma hub, instrument jest zasilany po USB, nadajnik bluetoothowy jest zasilany też po USB przez huba. I teraz zobaczcie. Syntezator jest podpięty do wejścia nadajnika Bluetooth, a Bluetooth wysyła dźwięk tutaj. Takie cuda. Łączenie następuje z menu.
I teraz prześledzimy sobie na szybko, jakie są funkcje menu. Jak widać, mamy wbudowany mikser. Dwa wejścia mikrofonowo-liniowe. Pierwsze z możliwością zasilenia fantomem, drugie z możliwością przyłączenia na tryb instrumentalny Hi-Z. Wyjście sygnału i tutaj możemy zdecydować, czy wychodzi lewa, czy wychodzi prawa, czy wychodzi mix. Foot switch do załączania efektów. Tutaj mamy zasilanie dla systemu bezprzewodowego, no i podłączenie do zasilania sieciowego. I kanał 3-4, który działa albo jako aux-in mini jack, albo jako Bluetooth. Zestaw głośnikowy może pracować w dwóch trybach. Albo Basic, albo Mixer. Może pokażmy na początek Mixer. Wszystko można zrobić, tutaj ustawić z pozycji menu, ale również wszystkie funkcje są dostępne z pozycji oprogramowania na iOS-a, na iPada, na iPhone'a i na Androida, na tablety i na smartfony. Tutaj jest to, co wspominałem, ustawienie dla tripod, korekcji, kickback i monitor. One się różnią przede wszystkim ukształtowaniem dołu pasma. Tutaj mamy możliwość wykorzystania filtru zaporowego od dołu, jeżeli mamy podłączony na wyjście subwoofer. I tutaj mamy do dyspozycji kilka modeli subwooferów oraz ustawienie 150, 200 i 100. Dodatkowo na sumie korekcja trzypunktowa, korektor graficzny siedmiopunktowy lub możemy go zmienić na tryb PEQ, czyli parametryczny. No i w ten czas mamy w pełni parametryczne, o, proszę, pierwsze pasmo, szerokość, dobroć w sensie Q, czyli dobroć oraz częstotliwość i wzmocnienie. Reset all. OK. W przypadku korektora graficznego tutaj zmieniamy drugie pasmo, trzecie pasmo, czwarte pasmo, piąte, szóste, siódme. Czyli mamy siedem parametrycznych korektorów. No to już jest potęga. Przy czym minimalna dobroć to jest 1/10 oktawy. Naprawdę idzie precyzyjnie wystroić w przypadku konieczności uniknięcia sprzężeń. Dobra, wychodzimy. Wybór efektu, czy jest włączony. No i tu jest tryb automatycznego niwelowania sprzężeń i decydujemy, co wychodzi na mix out, lewa, prawa czy suma. No i połączenie Bluetooth, ustawienie ID, bo trzeba pamiętać, że tutaj można kontrolować kilka urządzeń ElectroVoice'a, parowanie kontroli i parowanie audio. Ja mam sparowane w tej chwili. Teraz jeżeli mamy dwa takie same głośniki, możemy sparować dwa Evers do układu stereo. OK. Teraz przejdźmy do tabletu i zobaczcie, jakie są możliwości w tablecie. Edycja miksera. Niezależnie regulacja wzmocnienia każdego kanału, sumy, przełączenie efektów, wysyłki efektów. I teraz wchodzimy w jedynkę i tu mamy jednogałkowy kompresor, przydatny.
korektor trzypunktowy, półka, półka, parametryk, głośność kanału, poziom wysyłki na efekt i Daker. Jeżeli się pojawia sygnał na kanale pierwszym lub drugim, w ten czas muzyka z kanału trzeciego, czwartego jest po prostu wyciszana. Przejście do sąsiedniego kanału. Tutaj również mamy kompresor. Mamy również presety. Możemy sobie wybrać low cut na 80, 120 do konkretnych modeli mikrofonów, korekcje do mowy, do gitary akustycznej, do gitary basowej. Przydatne. I zamutowanie kanału. No i przejście do kanału Bluetooth. W tej chwili jesteśmy połączeni przez Bluetooth. Poziom i prosty korektor. To, co jest jeszcze ciekawe, to mamy możliwość zdefiniowania z poziomu tabletu lub iPhone'a poziomu odcięcia filtrem dla wyjścia XLR. Wybór korekcji w zależności od usytuowania głośnika, tryb pracy Mixer Basic, no i tryb korekcji Music Live Speech Club. Teraz, co się dzieje, jeżeli przełączymy w Basic? Przełączamy w Basic. Tracimy możliwość regulacji zdalnej kanału 1, kanału 2. Mamy możliwość ustawienia tylko poziomu głośności i ewentualnego załączenia fantoma dla kanału pierwszego, ale to z pozycji tutaj, z pozycji menu. Czyli klikamy Bands 1, wchodzimy i tu mamy możliwość tylko załączenia fantoma. Natomiast co zyskujemy? Zyskujemy to, że mamy linię opóźniającą. Zobaczcie, że możemy opóźnić ten głośnik o 100 metrów, czyli to jest około 300 milisekund. No, takiego zasięgu to Bluetooth nie ma. Trzeba by prowadzić przewody. Niemniej przełączymy barwę na jakiś groove. Dobra. No i idziemy sobie w dal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jestem za załomem i on dalej działa. Jestem w odległości 20 metrów od nadajnika Bluetooth i on dalej działa. Także jak widzicie, takie rozwiązanie też może się przydać. Trzeba pamiętać, że Bluetooth wprowadza dodatkowe opóźnienie rzędu 25-30 milisekund, ale działa. Jak Wam się podoba taki głośnik? Powiem Wam, że użyłem go na dwóch koncertach jako frontfill i naprawdę daje radę. Fajne jest to, że uchwyt ma podbicie gumą i przez to chwyt jest bardzo pewny i sympatyczny. W przypadku użycia w trybie monitorowym tutaj są takie wypustki jakby z polipropylenu. Szczerze mówiąc, tu by się przydały gumy, ponieważ no to się szybko porysuje. Także byłbym za tym, żeby z boku znalazły się takie same gumy jak tutaj. Tutaj mamy gumy. Okej. To jest jedyny zestaw głośnikowy tej klasy napędzany akumulatorem, który ma wbudowaną linię opóźniającą. Na szybkie sytuacje konferencji, wszelkiego rodzaju uroczystości kościelne czy uroczystości szkolne, gdzie trzeba
czy uroczystość na przykład wojskowe, gdzie trzeba chociażby komendy przesłać na jakąś odległość, to tak jak pokazywałem, z możliwością podłączenia Bluetootha nadajnika i odbioru przez Bluetootha przez głośnik z ustawieniem dodatkowej linii opóźniającej, dodatkowego opóźnienia do 100 metrów, naprawdę można praktycznie zrobić wszystko. Na pewno przyda się na cmentarzach, na pewno przyda się również w sytuacjach konferencyjnych. To strasznie uniwersalne narzędzie się zrobiło. Tym bardziej, że na początku miałem wątpliwości, że dlaczego tryb delay jest tylko w trybie basic, dlaczego linia opóźniająca nie jest w trybie mixer. No ale jeżeli podłączamy do miksera urządzenia i potrzebujemy tylko przesłać sygnał sumy na odległość, na strefę, no to po co nam mikser z tamtej strony? Tak na logikę rzeczywiście jest to sensowne. Warto też wspomnieć, że można zasilić system bezprzewodowy Electrovoice 12V 500 mA z tego gniazda na dole. Jest specjalna nakładka na górę, taka platforma, na którą można położyć jedną drugą u odbiornika bezprzewodowego. Świetnie pomyślane urządzenie, świetnie zaprojektowane. Rzeczywiście twórcy Everse 8 wzięli pod uwagę doświadczenia wcześniejszych konstrukcji i stworzyli produkt naprawdę dopracowany. To jest znakomita propozycja, warta rozważenia. Jeżeli macie pytania, piszcie, dzwońcie. Urządzenie jest naprawdę fajne, sympatyczne, lekkie, przydatne, poręczne. W przypadku wykorzystania nakładki, jak widzieliście, możemy odejść na kilkadziesiąt metrów i przez Bluetootha traktować ten głośnik jako strefę. Dla mnie rewelacja. Dzięki.